Dziękuję, że Pan mnie przedstawił. Majk Tomasz, mieszkaniec Więckowic, ulicy Słonecznej 38. Nie zgłaszam się do tego zadawania pytań, ponieważ zostałem nazwany tu dywersantem i boję się, że zakłócę Państwu tutaj taką sielankową atmosferę. Niemniej jednak, skoro Pan po nazwisku mnie wywołał, to wobec tego pozwoli Pan, przepraszam Państwa, zwrócę się do Pana, bo myślę, że Pan prowadzi to zebranie. Pozwoli Pan, że na wstępie zadam jedno pytanie współmieszkańcom. Mogę? Króciutkie. Pytam się, czy ktoś z Państwa nie chce mieć kanalizacji? Z Państwa mieszkańców gminy, sołectwa Więckowice? Ja. Jedna osoba. Dobrze, czyli znikomy procent. Wobec tego moje pytanie, jeszcze jedno może. Czy ktoś z Państwa radnych obecnych tutaj wyjątkowo na sali, czy wyjątkowo w Więckowicach, nie ma kanalizacji? Dziękuję. Wobec tego, Panie Wójcie, jedno proste pytanie, żeby nie burzyć atmosfery. Kiedy w Więckowicach będzie kanalizacja? Czy Pani zna tą perspektywę? I jeżeli tak, to proszę o podanie tego terminu. Dziękuję bardzo. Bardzo nie powiem. Natomiast powiem, jakie są przygotowania. I tak jak powiedziałam, w zeszłym roku dokończyliśmy koncepcję zagospodarowania, koncepcję budowy kanalizacji. Tak? Mamy tą koncepcję budową. Druga część naszego zadania polega na tym, żeby doprowadzić do opracowania dokumentacji pod budowę kanalizacji. Nie było akceptacji też Rady na to, żeby taką dokumentację zlecić. Ale ja nie tracę nadziei, że będę miała sposobność, aby przekonać Radę do tego, by przyjęła do budżetu realizację, przede wszystkim zadania opracowania dokumentacji pod kanalizację. Wzdłuż Jeziora Niepruszewskiego ona powinna przebiegać do oczyszczalni. To jest bardzo ważne zadanie. Normalnie chcę tu dodać, że problem z kanalizacją dla Więckowic jest związany z tym, że ten odcinek, który łączy Więckowice z oczyszczalnią, jest bardzo długi. Ten kolejny łączny musiałby być bardzo długi. Uważam, że jest zasadne poprowadzenie go dołem, czyli brzegiem Jeziora Niepruszewskiego, głównie dlatego, że jednocześnie będzie on chronił środowisko, czyli wody Jeziora Niepruszewskiego. I teraz w jaki sposób dopracujemy się tej dokumentacji? W tej chwili ja czekam na takie okazje, kiedy ogłasza się konkurs na dopłatę do tego rodzaju zadania. I śledzę bardzo naprawdę z zespołem, bo to dwie osoby w Urzędzie Gminy nic nie robią, tylko zajmują się pisaniem wniosków, wyszukiwaniem różnych możliwości zdobycia środków na różne cele, na różne i odzyskiwaniem tych środków, bo nie tylko umowa, podpisanie, doprowadzenie do tego, że ktoś nam przyzna. My napiszemy wniosek, ktoś nam przyzna, jest podpisana umowa, ale jeszcze trzeba to zadanie zrealizować i odzyskać te pieniądze i często pisać aneksy. To jest ogromna ilość pracy, ażeby te środki pozyskać. Ale oto teraz w kwietniu jest znowu nadarzająca się sposobność na to, ażeby przystąpić do opracowania dokumentacji pod kanalizację wszędzie tam, gdzie jej nie ma. A nie ma jej w Więckowicach, nie ma jej w Gołyskach, nie ma jej w kilku miejscach, w Skórzewie, Zlewnia, ulica Kolejowa, Szarotkowa, aż do Malbowej, tam nie ma kanalizacji. Nie ma tej kanalizacji jeszcze w innych miejscach, ale przeważnie jest dokumentacja. Nie ma dokumentacji na Gołuski, to jest moim zdaniem priorytet. Tej dokumentacji nie ma również od Kolejowej do Malbowej w Skórzewie. Przeprojektowujemy teraz kanalizację, dotychczasową dokumentację na budowę kanalizacji.
lokalizacji w rejonie ulicy Skórzewskiej w Skórzewie i chcemy przystąpić do opracowania tej dokumentacji tutaj dla Więckowic. Według koncepcji, która już jest. Jak jest koncepcja, to to już jest pierwszy etap tej dokumentacji. Oczywiście przy dostaniemy na opracowanie dokumentacji powinniśmy dostać pieniądze. To wcale nie będzie tanie zadanie. Będziemy na pewno musieli do tych środków z tego wykazu poszukać środków na wdrożenie, bo fundusz chce nam dać 85% na takie zadanie realizacji dokumentacji. 85% to znaczne pieniądze, tylko niestety ma on to do siebie, że trzeba najpierw te pieniądze znaleźć w budżecie naszym własnym i dopiero potem po wykonaniu odzyskujemy te środki. Ale 85% to jest bardzo dużo pieniędzy i myślę, że zrobimy wszystko, żeby takie środki znaleźć, wskazać Radzie i przystąpić do tego zadania. Kiedy będziemy wykonywać z kolei to zadanie? To Państwo widzą, że potrzeb jest bardzo dużo. Ja nie powiem, że na pewno przystąpimy od razu. Na pewno trzeba najpierw wybudować kolektor i znaleźć jeszcze źródło dofinansowania takie w nowym rozdaniu, bo za własne pieniądze nie damy rady. Chyba, żebyśmy się zgłosili. To nie jest możliwe. Chyba, że przyszedłby przedsiębiorca, który by też był zainteresowany budową kanalizacji i powiedział, pani wójt, szanowna rado, dokładamy się do tego zadania. Normalnie pozyskuje się środki na budowę, czyli na realizację, na wykonanie kanalizacji tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest bardzo mięsna zabudowa, czyli 120 osób.